Ogrzewam dłonie, strzepuję śnieg z powiek. Dźwięk kolęd słychać w zakamarkach miast. Mija mnie człowiek, zerka w moją stronę. Posyła uśmiech i do domu gna. Ostatnie sprawy w toku. Na noc, noc, w której Bóg stał się człowiekiem i za wszystkim dobrym stanem, ten czas robi radość i dobrą serce każdego człowieka. Dzielny się opłatkiem, który wystrzela pojęcia o różne pomiędzy nerwy. Ciche melodie kolej przynoszą przyrody, świetnictwa, a dzieci wzbogacają przeżycia, które zawsze będą pewnie razem do widzenia. Dziś przy udziale naszych koleżanek i kolegów mógłbym przeżyć to wydarzenie sprzed ponad 2000 lat, jakoby Chrystus dziś miał do nas żyć. Świat wciąż się boi, każdy za czymś goni. Szukamy szczęścia tam, gdzie nie ma nas. Już mam czas, że jak na świecie dujmy się wszyscy do naszych dzieci. Ten nocny wspaniały szamanie, tesycina, zmienia się cały, zbieramy się, zaczynamy. Już wszyscy idą do nas w terenie, bo co kolejne dziewczyny, Boże Narodzenie i Święte, każde dzieci. Na dłoni moje oczy w twoich. Wysłałem do Niemcy Sara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności na całym państwie. Brali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udało się także widząc do Gdyni, z miasta Azery, do Gdyni, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu ludu Dawida, żeby dać się zapisać z poszczególną sobie Marią, która była brzemienna. Spodziewała się dziecka i nie był to dla niej najlepsze zabudowanie, ale drogę był przyszedł siebie. Byli zresztą biedakami i namykali do niewygód, a pewnie też dlatego, by po biedni i bardzo bali się od samego Sytana. Józefie, odpocznijmy, daj nie mogę. Zostań tu, bo ja poszukam na swojego synowienia. Znajdziesz się w odpowiednich miejscach, proszę. Spodziewamy się dziecka. W Betlejem żadnej gospodzie i narodziłeś się, Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie. Jak mógł się zdarzyć, że nikt nie przyjął drogi świętej Jezu? Pokoje okrężność do wielu drzwi, ale przed nie spotykały ich te same słowa. I moje już miejsca, wszystko zajęte. Rzeczywiście, musiał być tam bardzo głośno. Zwiadowała się do Betlejem wielu podróżnych. I zupełnie nie miał pieniędzy. Każdy pan Betlejem nie trochę kosztował. Jestem przekonany, że gdyby Jezus narodził się tu, u nas, na naszej ziemi, w naszym mieście, sprawy podróżowe się zupełnie inaczej. Gdyby u nas było Betlejem, wszyscy zaprosiłyby na Jezusa do siebie. To pewne. Jeśli święta rodzina chodzi między nami, Chrystus powiedział, że już w każdym człowieku, którego spotkamy, jest nią sam. Ktoś mu podnosi drzwi? Kto tam? Poszukuję schronienia, nie mam gdzie się podejść. Oczekuję dziecka. Naprawdę, potrzebuję waszej pomocy. To idź do szpitala, nie tu. Tak, tak będzie najlepiej. Tam będziesz miał fachową opiekę. Znowu ktoś puka? No nie! Kto tam? To jest jakiś żebrak? Mam cię wrócić do domu? Chcę cię wrócić do tego? Proszę, potrzebuję pomocy. Może jest jej mamę i mam pieniędzy na to. Mogę się u was zatrzymać? Jak nie masz na ochotę, to już do ciebie opieki społecznej. Dlatego będą mnie już powieszane, wygląda. No, to już wiecie, znaleźć fachową opiekę. Do widzenia. Na
ale się tak jest mojego gościa. Ciasno, bo ciasno przy tym naszym stole, ale staropolski zwyczaj szanujemy. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice. A to się nasze słyszenie, to z czasu. Łatwiej się podzielić, choć owszem, nasz dom zwężuje trochę dalej, a my najmniej staramy się odtalić. Jak myślę, że wspólnymi, jeżeli kłócili się wszystko po głowie, w najważniejszej chwili. Przyszedł do tego, że ktoś nie zaczyna z tym już. Ktoś kłócił do czynności, ale się posłyszeli, lecz dostępną czasu, bo tak musi się podzielić. Cóż masz niebo nadziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i snu. Stańcie, stańcie, pasku człowiek, słuchajcie, nowina. Tam w szorcu na ścianie leży pustecina. To syn Boży się narodził, aby ludzi zbawić. Idźcie, prędko się pokoju, cieszyć go zabawić. Patrzcie, patrzcie, to anioł z niebieskiej krainy. Czy słyszycie? Oni ciągu przynoszą nowiny, jakże jednak nie odnaleźć. Gdzie za drogę Pana wskażę, by mi się prędko u Was zatwarza? Pójdźmy do wytlenia i zamknę się tak wydarzyło. Ubogę się na serenkę, wnętrz lub ludzkę pamiętać. Są przynoszę, że to się opiewają dwa pioże. Zbiegli się ze rzeczą, że Pan wziął się wiem. Gdy tajemnie będzie jeszcze wyskodać, Anioł powiedział pasterzu dokładnie, co mają robić i dokąd podążać, by polityć Boga Narodzonego. Byli przerażeni, ale pobiegli. A czy wiemy co, że szumy wciekły i mam na nas? Wściekły w swoich mieszkaniach poszły gdzieś daleko nieznane? Nie ma już na tym kołdego. Nie ma śmiążków i pieluszek. Tylko złożył się położył, a to wszystkie mu przydziałam dużo. Gospodzie Chryste nie było, a noc ciemna, bo ducha, korona. Leka, która nie starczyła, martwię się, że jesteś głodna. Zimno, nadal nie bardzo ciemno, zapach, plec na świeci. Obił ze mnie, rozpuszczało, słyszysz? Gdzieś śpiewają dzieci. Witam Ciebie, Królu, gdzie się urodził człowiek. Gwiazda Twoja, gdy Ciebie tutaj prosto prowadziła. Głos odnoszę się w 1600 roku. Ja Cię przyjmę poznać, jak Pan Ojca. Wiecie, uczcić Dzieci Boże na świat urodzące. A odeśnij Pan Zabira dla Ciebie zebrana, by sobie chodzi Waszemu na życie wiedzą. Złożyli podarki, intencje, ofiarowali Ci Boga, ale cóż, Ci ofiaruję na ręki Jezu nasz. Serce złamane i smutne, po cichu smutne, jak to
złożę w stylu umiera. Wygląda silna i piękna jest już, gdy pięć się rozmywa. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieku poddałem chwilę kolędy Bóg się rodzi w człowieku. Tak niezwykle robiłem w tej chwili, chcę złożyć wam ciepłe i serdeczne życzenia. By to wydarzy te kolorowe, miłość, życzliwość i nadzieja. Do ręki opłatek pozwoli wam dostrzec drugi człowiek samego Jezusa Chrystusa, a opłatkowa wie przysłoni wszystkie troski i kłopoty. Światło koi symbolem radości z narodzenia Jezusa Chrystusa oświetla nasze życie i pozwala odnaleźć się w nim. A przez cały rok od poniedziałku do niedzieli i właściwie z pomocy. Piękna Betlejemska, która świeci nam od roku, zaprowadzi nas do szczęścia na wchodzącym nowym roku.